Hej, jestem prawie normalną nastolatką. Jedyne, co mnie odróżnia od wszystkich znajomych, to problemy ze znalezieniem przyjaciół. Wszystko zaczęło się w zerówce. Była tam trochę młodsza ode mnie dziewczynka, która mi strasznie dokuczała. Potem przyszła pierwsza klasa. Nikt tam nie zwracał na mnie uwagi, chyba że chciał mi dokuczać. Wyjątkiem była moja kuzynka oraz jedyna przyjaciółka. Poznałyśmy się, ja i przyjaciółka, jak szłam z rodziną na spacer, a ona stała przed domem. Mama spytała, czy nie chce się przejść z nami, a dalej jakoś samo poszło. Dobra, wróćmy do pierwszej klasy. Od zawsze łaziłam za nimi, bo inaczej nikt nie chciał się ze mną bawić. Mama zawsze mi tłumaczyła, że to dlatego, że jestem strasznie nieśmiała. Dopiero od niedawna zaczęła mówić, że chodziło o to, że uczyłam się prawie najlepiej ze wszystkich, choć byłam najmłodsza. Później była czwarta klasa, mój pierwszy pasek na świadectwie i przeprowadzka. Kiedy wszyscy się dowiedzieli, że się przeprowadzamy, to zaczęli lamentować, żebym została. Przeprowadziliśmy się ze wsi na inną wieś, ale mimo tego nic się nie zmieniło. Znalazłam sobie jedną tylko przyjaciółkę, reszta klasy mnie przezywała. Moja siostra poszła wtedy do pierwszej klasy i poszła w moje ślady. Tyle, że udało mi się nakłonić jej koleżanki do gadania z nią. Miała szczęście. Aktualnie skończyłam klasę szóstą, mam trzy paski na świadectwie, poznałam nawet kilka osób przez internet, ale to nie znaczy, że jest już w porządku. Moja przyjaciółka z tamtej szkoły pisze tylko kiedy chce, żebym do niej przyjechała, bo jej się nudzi. Z tą, z moją aktualnej szkoły praktycznie w ogóle nie gadam, bo praktycznie nic nie odpisuję. A mój kolega z neta zaczął mnie ignorować i pisze właśnie z tą moją koleżanką. Mam jeszcze kanał na YouTube. Niedawno wyszła brzydka 60 Challenge, ale co z tego, jak i tak praktycznie nikt mnie nie ogląda. Ciągle się siebie pytam, co ja takiego im wszystkim zrobiłam. Chciałam tylko mieć przyjaciół. Mam nadzieję, że to wszystko skończy się ostatecznie dobrze. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.